Projekt jest realizowany przez Studenckie Koło Naukowe Polsat Racing z Politechniki Śląskiej. Mamy doświadczenie w konstrukcji jednomiejscowych bolidów wyścigowych typu Formuły Student i zdecydowaliśmy pod koniec zeszłego roku, gdy odwiedzili nas nasi koledzy z Wrocławia, reklamując swoje zawody, na których obecnie jesteśmy, że zbudujemy motocykl elektryczny. Mieliśmy już wcześniej plany, aby budować pojazd elektryczny i stwierdziliśmy, że motocykl elektryczny jest dobrym pomysłem, żeby zrobić właśnie pierwszy krok w stronę budowy pojazdu elektrycznego. Motocykl nazywa się Elektra i jako, że startujemy pierwszy raz w zawodach, zdecydowaliśmy się brać udział w kategorii o niższej mocy maksymalnej, nominalnej, czyli 8 kW. Projekt realizowaliśmy w krótkim czasie, bo od kwietnia, tak więc musieliśmy się skupić na tym, żeby wszystko było dokładnie przemyślane i zorganizowane. I w zeszłym tygodniu udało nam się ukończyć projekt i zrobić już pierwsze jazdy próbne. Tak więc pomimo krótkiego czasu realizacji, po podjęciu decyzji o braniu udziału w niższej kategorii, udało nam się stworzyć pojazd, z którego jesteśmy zadowoleni pod kątem jakości wykonania, jak i osiągnięć. W tym roku nie byliśmy w stanie już zdążyć na zawody w Barcelonie, które są jakby kolebką tych zawodów, ale oczywiście planujemy, jeżeli tylko będziemy mieć możliwości finansowe na udział w większej ilości zawodów w następnym sezonie. We'll be right back.